Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dziś chciałabym porozmawiać z Wami o 5 najczęściej popełnianych błędach podczas zakupu konia. I swoją drogą, jak widzicie, mam na sobie bluzę Equesta. Jest to nowość zaprezentowana pierwszy raz na Kawaliadzie w Lublinie. Bardzo ją polecam, jest ciepła i świetnie się nadaje. Na pewno dobra będzie również na trochę chłodniejsze, wiosenne czy letnie dni. No i teraz przejdźmy do tematu odcinka. Kupno konia to ogromne wydarzenie w życiu każdego koniarza. Mimo wielkiej radości wiąże się ono też z równie wielkim ryzykiem. Nie wszystko może pójść po naszej myśli. Co zrobić, by podejść do tego z głową i uniknąć błędów? Postaram się odpowiedzieć na to w tym filmie. 1. Kupno pod wpływem emocji. Kiedy już dowiemy się, że możemy kupić konia, ogarnia nas euforia. Jesteśmy bardzo podekscytowani, a w ten sposób łatwo stracić racjonalne myślenie. Każdy koń, którego oglądamy, wydaje się być tym idealnym, perfekcyjnym i stworzonym dla nas. A to może doprowadzić do nierozważnego kupna, spowodowanego impulsem. Niestety, czasem miłość od pierwszego wejrzenia okazuje się być zdradliwa, a my ostatecznie kończymy z koniem, który nie do końca spełnia nasze oczekiwania. 2. Zapominanie o finansach. Kupno konia to jeden z największych, ale najłatwiejszych ze wszystkich wydatków z tym związanych. Często zdarza nam się niezbyt dokładnie obliczyć, czy faktycznie stać nas na tego konia. Później okazuje się, że akurat nasz potrzebuje konkretnych suplementów, czy stania na trocinach, a nasz portfel świeci pustkami, bo obliczyliśmy tylko koszt owsa. Musimy dobrze znać swoje możliwości finansowe, zanim zdecydujemy się na zakup konia. 3. Młody koń dla początkującego jeźdźca. Młody koń i młody jeździec to świetna opcja. Będą wspólnie uczyć się na swoich błędach i razem dorastać. Ta wizja wydaje się zbyt piękna, by mogła być prawdziwa. W rzeczywistości niedoświadczony jeździec może nauczyć młodego konia głupot, które później w łatwy sposób zaskutkują złym wychowaniem i ujeżdżeniem konia, a z tym raczej poradzi sobie już tylko profesjonalista, który kosztuje. 4. Nierobienie badań i ufanie sprzedawcy na słowo. Sprzedawca napisał w ogłoszeniu, że koń jest zdrowy, świetnie ułożony i bezproblemowy. Po co więc wydawać zbędne pieniądze na jakieś badania? Niestety jednak wiele ogłoszeń jest pisanych w taki sposób, by wady konia zamazać, a jego zalety wybić na wyżyny. Czasem zdarza się nawet, że sprzedający przekłamuje pewne kwestie, a problemy z koniem wychodzą dopiero po zakupie. Byłam nawet świadkiem sytuacji, w których sprzedawca zastosował doping, żeby koń dopiero po tym okresie zwrotnym, gdzie możemy zwrócić konia bez problemu, zaczynał wykazywać jakieś problemy, których wcześniej nie było. Także badania przed zakupem to tak właściwie jedyny pewnik, jeśli chodzi o zdrowie konia. 5. Szukanie jak najtańszego. Oferty sprzedaży konia za 2-3 tysiące wyglądają naprawdę pięknie i zachęcająco, ale niestety najczęściej okazują się być tylko stratą czasu. Oczywiście znajdą się tanie perełki, ale jednak znacznie łatwiej jest stracić pieniądze oraz czas na dojazd do konia, który ma podstawowe wady, na przykład wykluczające go z jazdy, o których właściciel nie wspomniał w ogłoszeniu. Najlepiej na samym początku dokonać analizy tego, jakiego konia potrzebujemy, a później zrobić research i zorientować się w rynku, za ile mniej więcej takie konie chodzą. Jak widać, bardzo łatwo wpaść w pułapkę podczas kupna konia. Najważniejsze jest zachowanie spokoju. A jeśli mamy tendencję do ekscytacji,
to należy szukać konia z kimś bardziej doświadczonym, na przykład z trenerem. No dobrze, kiedy już znacie te 5 punktów najczęstszych błędów podczas kupna konia, to możecie się ich ustrzec i po prostu ich nie popełniać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że pomogłam Wam trochę w tej kwestii. Ja Was zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!